Witam Was po dłuższej przerwie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Ultima Online. Ja sobie pozwoliłem troszeczkę poprzestawiać niektóre ważniejsze elementy gry, na przykład mapkę przerzuciłem na lewą stronę, tak żeby zrzut z kamerki móc wstawić tutaj w prawym górnym rogu. Właśnie też fajny element tej Ultimy, że te wszystkie okienka, ikonki możemy umieszczać w dowolnym miejscu tutaj na obszarze gry, prawda? Na przykład tutaj jakieś zaklęcia z księgi zaklęć sobie umieściłem, tutaj mamy skille broni, tu jakieś trzy umiejętności postaci sobie wyjąłem, żeby były pod ręką. Fajna sprawa, że właśnie można takie motywy robić, sobie to wszystko przestawiać, gdzie nam się podoba. No oczywiście pod te wszystkie czary, zdolności, umiejętności można by porobić skróty klawiaturowe, no ale ja na potrzeby Zagrajmy wolałem sobie to powyjmować na pulpit, żebyście widzieli, jak to wygląda, kiedy ja z tego korzystam. Poza tym, no, nie korzystam z jakiejś wielkiej liczby tych wszystkich zdolności, żebym musiał hotkeje tutaj robić. Nie prowadzimy też jakichś walk PvP, ani nie robimy jakichś specyficznych kombosów przeciwko silnym przeciwnikom. Także to, co tutaj zrobiłem, to nam w zupełności wystarczy. Nie będę tutaj kombinował z żadnymi skrótami klawiaturowymi. I tak. Ale dobra, wracając do gry. Co się dzieje? Co się dzieje? Ja miałem sobie poza nagrywaniem miałem jeszcze pograć na tych automatach, bo tutaj znaleźliśmy takie ukryte kasyno, jakieś takie stare kasyno w podziemiach Marteusa. I miałem próbować wygrać statek w jednym z automatów, taki model statku tam był. Dlaczego mi zależało na tym, żeby ten statek wygrać? Ano dlatego, że znaleźliśmy tutaj gdzieś w podziemiach takie specyficzne pomieszczenie. Tam był właśnie duży statek, jakieś zjawy się kręciły, obrazy tam były. Jakaś kotwica, cuma, no ogólnie rzeczy, które się kojarzą ze statkami. No tam jeszcze był jakiś taki obszar energetyczny. Jakieś obeliski do naładowania, coś w tym stylu. No i stwierdziliśmy, że fajnie by było ten statek zdobyć. Iść tam z tym statkiem do tego pomieszczenia. Może by się coś stało. No ale nie udało mi się tego statku wygrać. No sporo próbowałem, sporo tutaj grałem. Na tyle długo tutaj grałem, że w pewnym momencie udało mi się wygrać. Zobaczcie, tutaj wpadł czek. Właściwie wyjąłem ten czek z automatu. Na 132 tysiące ponad. To jest bardzo dużo kasy. Pewnie przeznaczymy ją w sporej części na rozbudowę naszego domku, no bo to pewnie taniej nie będzie. Właśnie też fajnie, że wpada w postaci czeku ta kasa z automatów, bo waży tylko jeden kamień. A tak 132 tysiące, no to masakrycznie dużo by ważyły. To na przykład mamy 8300 i to waży 56 kamieni, no nie? To co dopiero 132 tysiące, byśmy to wynosili tutaj pewnie przez kilka odcinków z tego miejsca, taką kasę. I deponowali ją w banku tam gdzieś. Dobra. W każdym razie, no jak zdobyłem tę kasę, to powiedziałem, dobra, starczy, nie będę już walczył o ten statek, no bo wiecie, jak to jest w kasynach, tutaj wygrałem sporo kasy, a no i bym się wciągnął i bym tę całą kasę pewnie stracił, a statku i tak by może nie było. No w każdym razie, główny cel w tych podziemiach został zrealizowany. Mamy tutaj, zobaczcie, zwierciadło losu. No i jeszcze wiele innych rzeczy zdobyliśmy w tych podziemiach. Ogólnie przygoda nam się opłaciła i to bardzo. No tutaj mamy na przykład taki potężny łuk. Broń pierwszego jeźdźca apokalipsy, prawda? Także już nie będziemy tutaj więcej kombinować. No szkoda, że jeszcze z tym statkiem nie wyszło. Pewnie jeszcze jakieś tam tajemnice były. Marteusa samego nie spotkaliśmy. Może to i lepiej. Nie wiadomo, co to by się działo, jakbyśmy go spotkali. Ta postać jakoś bardzo silna nie jest. Ona raczej się specjalizuje w takich tajemnicach, zagadkach logicznych niż w jakichś takich nie wiadomo jakich podbojach tutaj. Taki poszukiwacz przygód, no nie? No i dobrze. Aha, i poza tym, no taka ciekawa rzecz się tutaj stała. Pewnie zauważyliście, że koło mnie się kręci jakaś taka dziwaczna, larwalna istota przypominająca węża. Tutaj u góry jest. Zobaczcie, co to jest. To jest, jak to podświetlę, o dziwo, nie wąż, nie żmija, nic takiego, tylko smok. Podpisane to jest jako smok. Jakaś taka, no nie wiem, jakaś taka kijankowata forma smoka. To jest ogólnie mały smoczek. Skąd on się tutaj wziął? Skąd on się tutaj wziął? Ja wezmę tutaj jego listwę, żeby była pod ręką. On mnie ogólnie bardzo lubi. Skąd on się tutaj wziął? Ci, którzy oglądali poprzednie odcinki dosyć uważnie, to pewnie pamiętają taki odcinek, że byłem w Smoczej Krainie i udało mi się tam pozyskać smocze jajo. Miałem je w plecaku przez cały czas. No i właśnie na tyle długo się nie logowałem, że przez ten czas z tego jajka wykluł się mały smoczek. On właśnie przypomina póki co taką właśnie kijankowatą formę smoka. No smoka to na razie nie przypomina, no ale to jest smok, to jest mały smoczek. On się wykluł z jaja, pewnie się będzie jakoś tam rozwijał z czasem.
I zauważcie, że on ma taki dziwny status. Bonded, czy jak to się tam czyta, nie wiem. Bonded. Bonded w Ultimie oznacza w praktyce takie jakby bardzo silne, potężne przywiązanie zwierzaka do właściciela. Ten status zazwyczaj pojawia się w grze dopiero wtedy, jak zwierzak jest z nami no bardzo długo już, no na tyle długo, żeby się właśnie bardzo jakaś silna więź wytworzyła pomiędzy właścicielem a zwierzakiem. A dlaczego akurat się tutaj pojawił ten status bonded? No pewnie dlatego, że ten zwierzak wykluł się, narodził się przy nas, no nie? Czyli pierwsza istota, którą zobaczył, no to była właśnie nasza postać. On mnie pewnie uważa, że za jakąś mamę tutaj albo coś takiego. Dlatego jest bardzo silnie przywiązany. I co w praktyce tutaj w Ultimie oznacza takie przywiązanie? Ano to, że to przywiązanie jest na tyle silne, że nawet jakby ten zwierzak zginął, to jego duch nie odejdzie z tego świata. On będzie nadal do nas przywiązany, będzie się kręcił po tym świecie w pobliżu naszej postaci tutaj cały czas. Nie będzie chciał nas opuścić nawet po śmierci. Jeśli znajdziemy sposób, to gdy taki zwierzak zginie, będziemy mogli go wskrzesić. Albo w momencie, kiedy my zdobędziemy takie zdolności, umiejętności, albo jakiś konkretny przedmiot, albo istotę, która potrafi wskrzeszać, no to będziemy mogli tego smoczka wtedy odzyskać, no nie? Także fajna sprawa, on jest właśnie do nas przywiązany, sobie tutaj za mną chodzi cały czas. Możemy go nawet nazwać... Jak grałem w Diablo 3, nie wiem, czy pamiętacie, tam była taka istota Iskatuj, ja powiedziałem wtedy, że jakbym miał zwierzaka w realu kolejnego, to bym go nazwał Iskatu pewnie. Nazwę sobie tutaj w Ultimie takiego smoczka Iskatu. Będzie Iskatu. No, jego imię zostało zmienione na Iskatu. No i bardzo dobrze. Mamy sobie takiego smoczka, trzeba na niego uważać. No, pomimo tego, że on niby nie może nas opuścić, no ale no, wolałbym, żeby był żywy. Będziemy go karmić i tak dalej. Zobaczymy, jak się będzie rozwijał. I teraz tak. Opuszczamy to miejsce. Skoro okazało się, że potęga zwierciadła losu polega na tym, że możemy się teleportować po świecie Ultimy, no nie po całym świecie, bo ten świat jest ogromny, no ale w takie kluczowe miejsca, możemy na przykład się dostać do Minok, czyli tej naszej takiej osady górniczej, w której spędziliśmy już no sporo czasu, rozbudowywaliśmy tam domek sobie, pamiętacie pewnie. Mam nadzieję, że zwierzak też się może z nami przenieść, może stanę jakoś bliżej niego. Oj, straciłem trochę wytrzymałości, chyba go przydepnąłem. Mam nadzieję, że się na mnie nie wkurzył. Przeniesiemy się do tego Minok. Okej. No przeniósł się z nami. Spójrzmy na mapkę. Wiele mi to nie mówi, gdzieś w lesie się pojawiliśmy, jest portal. Minok, gdzieś tam na północy było. Będziemy szli do góry. O, tu widać drogę z lewej strony mapki. Dobra, może dojdziemy do drogi najpierw, co? Chodź Iskatu, on za szybki nie jest pewnie, to jest taka mała istotka. Chodź, pełzająca na razie. Jakiś niedźwiedź straszny, mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie zaatakuje. Timberwolf, wilczek, chyba nieagresywny, co? O, jest droga i tą drogą sobie pójdziemy na północ. Tu w ogóle jakaś krew jest, krew czy nie krew, czy ketchup, blood, krew. Krew, w ogóle też taka ciekawostka. Znaczy, no, ciekawostką to tu jest każda zdolność, każda umiejętność tej postaci, o której jeszcze zbytnio nie powiedziałem, ale no, skoro znaleźliśmy jakąś krew, jakąś taką substancję dziwaczną, która jest widoczna tutaj jakoś tak na pierwszy rzut oka, to mamy coś takiego jak, jeśli dobrze pamiętam, jak Taste Identification. Item Identification to nie... Taste. O właśnie, to jest coś w rodzaju identyfikacji za pomocą zmysłu smaku. No, mamy na poziomie 0, więc mała szansa, żebyśmy... Ja sobie tę zdolność może też wyjmę jakoś. O, właśnie, wyjąłem ją sobie. To jest właśnie taki fajny motyw. Mogę ją sobie wyjąć. Nawet tutaj może być. Za pomocą zmysłu smaku możemy określać różnego rodzaju substancje. No, uzyskiwać o nich informacje. No, ja się w tym nie szkoliłem. Nie uczyłem się jakoś posługiwać tą zdolnością. Mam na poziomie zerowym, więc mała szansa, że mi się uda jakiekolwiek informacje o substancji uzyskać. A nawet jeśli uda mi się uzyskać, no to wiele tych informacji nie będzie. Aczkolwiek, no właśnie, zobaczymy, jak to działa. Taste Identification, pojawia się taka tarczka. Mogę ją na przykład użyć na krwi tutaj, no nie? I zobaczymy, czy coś się stanie. Stanie się coś, czy się nic nie stanie? Nic się nie stanie? O, jest, udało się.
Najprawdopodobniej nie jest to krew ludzka. No, tak jak mówiłem, no wielu informacji o tym nie dostaliśmy. Najprawdopodobniej nie jest to krew ludzka. Gdybyśmy mieli jakąś taką specjalność w tej zdolności, no to pewnie by było coś więcej o tym, na przykład co można z tej krwi może uzyskać, albo coś takiego. No też zależy od serwera, na jakim gramy, jak daleko administratorzy posunęli się w rozwoju danej umiejętności, prawda, postaci. No ale dobra, no mamy informacje o krwi, no i to tyle. W sumie to jeszcze tu jest jakaś krew, zobaczcie, blat. No ale to pewnie ta sama, no nie jest to krew ludzka, pewnie jakaś krew zwierzaka, może jakiś ranny zwierzak tutaj został. W sumie to jeszcze więcej tej krwi jest. Moglibyśmy iść po śladach tej krwi, co? Może nas zaprowadzi do tego rannego zwierzaka, może mu pomożemy jakoś. Patrzcie, jest krew tutaj jeszcze dalej. No dobra, to idziemy po krwi sobie tutaj, po śladach krwi. Jakieś ryki. Oho, jest krowa tam gdzieś jest. Tu coś jest, tu coś jest, tu też jest krew. Dziura. I co? I myślicie, że ranny zwierzak się schował w tej dziurze? I że to coś ważnego jest? Kurde, miałem iść do miasta, rozbudowywać sobie domek i zaraz znowu się wplączę pewnie w jakąś intrygę. No może chociaż zajrzymy, co się dzieje, co? Tylko teraz tak, nie wiem, co to za dziura. Nie chciałbym, żeby krzywda Iskatu się stała. Może niech on na nas tutaj poczeka, jak to się pisało. Komenda. Chyba coś takiego. On powinien tutaj na nas czekać. Tak, przestał za nami iść. Wejdziemy sobie do tej dziury, tylko może spokojnie, może załączę na wszelki wypadek tryb walki, co? Założę tryb walki, załączę tryb walki, gdzie to PIS War jest. Uwaga, wchodzę. Black Solen Worker. Co to jest w ogóle? Strzelaj w niego, strzelaj, zanim podejdzie. Łe, słaby jest, dobrze. Zobaczcie na mapkę, chyba trafiliśmy do jakiegoś gniazda. Może to jakieś insekty tutaj siedzą, jakieś mrówy albo coś takiego. Kasę ma, no kasę to zawsze można wziąć, póki oczywiście mamy miejsce, żeby to dźwigać. A rubin, no dobra, rubin też możemy wziąć. Zogi fungus, fungus to są grzyby ogólnie chyba z łaciny. Mykota, mykenes albo fungi, no to wszystko określa różne rodzaje grzybów. Nie wiem, do czego to zbytnio służy. No pewnie coś z tym można robić, no ale no, skoro nie wiem, no to nie będę sobie zagracał plecaka tym. I tak już sporo tego tam mamy. W każdym razie może na wszelki wypadek zapamiętajmy, że w tym miejscu można jakieś dziwaczne grzybki pozyskać. Halucynki może. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Może nie będę się za bardzo zagłębiał. Nie chciałbym się zgubić w jakimś robaczym gnieździe tutaj. Miesz potem zżarły jakieś dziwne insekty. Też pewnie coś byśmy tutaj znaleźli ciekawego. Przejdę się kawałek chociaż, zobaczę, może coś tu będzie. Znowu jakaś dziwaczna istota. Pudło. O, sobie się przy okazji troszeczkę przeszkolę w łucznictwie znowu. Przydałaby się lepsza celność. O, trafiłem. A, ten łuk jest fajny właśnie jeszcze. Emanuje taką błyskawicę, pamiętacie? Hit lightning, 100%. I jeszcze obrażenia czarów zwiększone 15%, czyli obrażenia tej błyskawicy, która jest uważana za czar. Też są zwiększane o 15%. Padł. Troszeczkę karmy mi wzrosło, trochę sławy. No znowu widzę rubin. Skąd te rubiny biorą te mrówy, to ja nie wiem. Odzyskałem dwie strzały. Dobra, troszeczkę się przebiegnę może. W ogóle bez butów biegam. Jakieś buty mi się przydało znaleźć. Ognia. Ła, za pierwszym razem się udało trafić. No, jeszcze raz. Tak. No, można by sobie takie polowanie tutaj urządzać. Jakieś super silne te istoty nie są. Znaczy, no, nie wiem, co by się stało, jakby do mnie podeszła. Może jakieś zatrucie by wygenerowało albo coś. O, idź, widzę jakiś inny kamień. Turmalin. Czy coś takiego chyba, nie? Może te istoty jakoś drążą głęboko w ziemi tutaj i wydobywają różnego rodzaju minerały. Klejnoty, coś takiego. Jakbyśmy kiedyś potrzebowali klejnotów, może do zrobienia jakiejś mikstury, albo nie wiadomo do czego, to moglibyśmy tutaj wrócić. Pamiętajcie, że taka dziura gdzieś tu jest. Ranny żuk. To chyba ta istota, po śladach krwi, której szliśmy. Nie wiem, czy nie jest agresywna. Może wyłączę na wszelki wypadek walkę. Może mnie nie zaatakuje ranny żuk. No faktycznie ranny. Spójrzcie na jego pasek z życie. No nie jest agresywny. Pewnie jest przestraszony. Lekko ranny, mocno przestraszony. Nie no, właściwie to jest poważnie ranny. No ale co, no jak ja mogę mu pomóc i czy coś będę z tego miał?
Ale ja materialista jestem, co zawsze bym chciał coś w tej grze mieć. No dobra, nawet beztrosko mógłbym temu żuczkowi pomóc, gdybym tylko wiedział jak. Jest coś takiego jak weterynaria, taki skill, no ale mamy na zerowym poziomie, nigdy się w tym nie szkoliłem. Nigdy się tego nie uczyłem, no to raczej mu nie pomogę. Oj, żuczku, żuczku, no nie chciałbym cię zostawiać, no mam cię oswoić. O, chyba mnie polubił. Żuczku, chodź. Co musi być? Chyba jakiegoś instrumentu powinienem użyć, żeby go uspokoić, albo coś takiego. Żuczku, no tak się nie da. Musiałbym mieć też barding, tam jakąś muzykalność, coś takiego na wyższym poziomie pewnie. Bym go uspokoił, no to może by się dało swoić wtedy. Szkoda. No nie pomogę mu teraz. Dobra, zwijamy się stąd. Tu jeszcze widzę jakieś przejście dalej. Jest znowu dziura. Spójrzcie na mapkę. To są jakieś takie większe lokacje. Ale wiecie co? Pamiętajmy, że ten żuczek tutaj jest. Może co? Może kiedyś po niego przyjdę. Te żuki są bardzo specyficzne. One są super, super właśnie jako taki pomocnik. Po pierwsze, można je dosiadać, czyli za pomocą nich możemy się szybciej przemieszczać. Możemy je ujeżdżać, że tak się wyrażę. A poza tym, one mają jakby taki swój osobny plecak, taki bagażnik, można by rzec. Mogą za nas dźwigać masę przedmiotów. No, taki jakby transporter od razu to jest. Więc fajnie by było takiego żuka prędzej czy później mieć. Pamiętajcie, że on tutaj jest, w tej dziurce, no nie? Znaczy w tej dziurce, w tym gnieździe takim mrówczym i to w miarę w takim dostępnym miejscu. Nie jest jakoś specjalnie pilnowany. Fajnie, że się udało na niego trafić. Chciałbym go jednak jakoś w przyszłości oswoić. No potrzebujemy jakiegoś takiego umuzykalnienia większego, podejrzewam. I z katu idziemy. Znalazłem tam żuka, jakbyś chciał wiedzieć, takiego fajnego, ale nie mogę nic z nim zrobić na razie. Fajnie by go było oswoić, jakoś go wyleczyć, pomóc mu i by właśnie nam pewnie fajnie służył. Byśmy się szybciej przemieszczali, pewnie szybko jak na koniu. I właśnie on potrafi dużo więcej dźwigać, powiedzmy, niż nasza postać. Także moglibyśmy w terenie zbierać dużo więcej ciekawych przedmiotów. Zwłaszcza, że teraz idę sobie rozbudować ten domek. Tam umieścimy pewnie jakieś skrzynie, coś takiego i jakieś ciekawsze rzeczy będziemy mogli przetrzymywać w domu, a nie w plecaku. No. Nie będę musiał tych wszystkich gratów ze sobą dźwigać. A lepiej właśnie takich potencjalnie ciekawych przedmiotów nie zostawiać w terenie. Nigdy nie wiadomo, kiedy się one mogą przydać, kiedy trafimy na jakieś takie ciekawe zadanie. I potem byśmy musieli myśleć, gdzie my widzieliśmy taki i taki przedmiot, no nie? A nawet jak tam się przypomni, to po niego wracać jeszcze. Także ciężko. Lepiej mieć to wszystko w domku. Na pewno właśnie takie zaplecze musimy mieć. Jeszcze w banku można te rzeczy trzymać. No ale wolałbym jednak w swoim domku to mieć. Dobra, teraz tak, gdzie my budowaliśmy ten domek? Gdzieś tam chyba, nie po tej stronie minok, no nie? Ale właśnie fajnie, fajnie, że znaleźliśmy ten obszar. To mrówcze takie gniazdo wielkie. Tam mamy klejnoty jakby co. I tego żuka, musimy mieć tego żuka. Dobra, idziemy dalej. Przy okazji może zdeponujemy kasę w banku. To pamiętajcie, w minok gdzieś był bank, no nie? Chodź i skatu, chodź i skatu. Fajnie by było, żeby on się nauczył szybciej pełzać. Jeszcze tutaj mamy kowala, pamiętajcie. Nie potrzebujemy na razie jego usług. To są szyldy, fajnie, warto te szyldy sprawdzać. Może coś tam ciekawego być właśnie w tych budynkach. Tu jest chyba bank, co? Nie, zaraz. Minter. Tak, tu widzimy po szyldzie. Bank Minok. Jak powiem słowo bank, to nam się otworzy. No, nawet nie musimy tutaj wchodzić do tych bankierów całych. Możemy sobie ten czek tutaj zostawić. Niech on będzie. Czek musi być w banku. Może nam to będzie procentować w tym banku, co? Nie no. Na żadnej lokacie tego na pewno nie będę umieszczał. Musimy mieć dostęp do tej kasy w razie czego. No dobra, idziemy. Chodź i skatu. Ja bym sobie pobiegł szybciej. Nawet konia bym sobie kupił, ale jakbym konia kupił, to i skatu na pewno by nie mógł za nami nadążyć już. Fur trader, jakieś skóry i takie różne rzeczy pewnie. Tanner, tak, obróbka skór. Nie potrzebujemy tego. Tu masa tych domków jest, moglibyśmy to wszystko sprawdzać. Pewnie jakieś questy byśmy dostali. Już pamiętacie, tutaj w Minok dostawaliśmy questy.
Teraz ogólnie bardzo lubią, kiedyś oczyściliśmy im kopalnię z pająków, nie wiem czy pamiętacie. Tu sobie możemy iść. Carpenter. Carpenter by nam się przydał, skoro chcemy ten nasz domek rozbudowywać. Może byśmy potem sobie coś porobili, jakieś meble, jakieś skrzynie, coś takiego, tu co jest. J.J. Joker mieszka w tym domku, znaczy mieszkał, chyba go kiedyś spotkaliśmy już, co? O, to się okazuje, że mieszkał w Minok tutaj. No właśnie w pobliżu Minok go spotkaliśmy chyba, nie? Dobra, zajdziemy tutaj do tego Carpentera. Może nas nauczy trochę skilla więcej. To jest on, architekt, to nie... to jakiś jeszcze inny... Ej, wlazłem w niego. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Carpenter. Trenuj się w umiejętności Carpenter za 320 złotych monet. Może być. Który to jest ten? Carpentry, do 32% nam doszło. No i niech będzie 32% carpentry mamy. Carpentry to jest ten jest stolarstwo, nie? No to wiecie pewnie. Jako stolarz teraz będę sobie czasami robił. Co, nie mogę tych drzwi zamknąć? One się zaraz same zamkną. Znaczy mógłbym je, jakbym podszedł bliżej, ale nie chciałem deptać poiskatu. Dobra, co, pewnie byście chcieli, żebym do domku tutaj zaszedł, tego J.J. Jokera, zobaczył co tu miał. Znaczy, co tu ma cały czas. To w sumie, jak go już nie ma, no to... to możemy przejąć jego rzeczy. Talerzy to mu nie będę zabierał. To jakiś dziennik pewnie pisał. Zajrzymy mu troszeczkę po bibliotekach. Księgi jakieś są. A po angielsku wszystkie. Nie będziemy tego czytać. Dużo tych książek ma? Trzeba bliżej podchodzić. No, ogólnie trzyma masę książek. No nie, no nie interesują mnie takie książki, przynajmniej nie na tym etapie gry. Nie na tym etapie gry. Co tu jeszcze jest? Aha, lista zakupów. No nie, no lista zakupów też mnie nie interesuje. Kapelusze, kapelusze. O, buty są, no butów nie mamy, założę sobie buty, no na bosaka cały czas biegam. O, gitarka jest. Miałem się w tym bardingu coś tam wszkolić, tak? Żeby się bardziej umuzykalnić. No dobra, wezmę sobie gitarkę, to może tego żuka się uda oswoić, jak się umuzykalnie, bardziej go uspokoimy jakoś. Skrzynka tu jest, widzę. Zamknięta, ach, zamknięta. Myślicie, że klucz jest gdzieś schowany pod łóżkiem albo coś? Portret JJ. Nie wiem, musimy... A gdzieś wytrychy ogólnie miałem, nie? Ja trzymałem te wytrychy, może by się udało to otworzyć. Gdzieś na pewno miałem wytrychy. Jaki ja mam tu bałagan w ogóle. Wytrychy, wytrychy, wytrychy. Chyba, że je zostawiłem gdzieś, ale nie, niemożliwe. Wytrychy musiałem trzymać. A nie, tutaj są wytrychy, widzę je już. To są one, takie dwa lockpick. O właśnie, to jest to. Dobra, spróbujmy otworzyć skrzynkę. Co tu będzie? O, to udało się? The lock quickly... Tak, udało się. Otwieramy. Auć! Pułapka była. O kurde, trochę życia mi zeszło. Mam nadzieję, że iskatu nie oberwał. On jest taki mały. A, piła. Piłę chyba mam, co? Mam piłę? Mam piłę. 54 użycia, to dużo. No, jakieś drewno. Pnie. Deski, 36 kamieni towarzyszy. Ja będę się mógł przemieszczać z tymi deskami. Nie za bardzo. Nie za bardzo. Ale deski też by się w sumie przydały, skoro mamy się teraz bawić tam w to całe wszystkie, wiecie. Zostawimy te reagenty. Skoro mam się bawić, tylko to może jednak weźmiemy. Skoro mam się bawić w rozbudowę domku, reagenty nam nie będą potrzebne. Pamiętajcie, że w domku JJ-a zostawiliśmy reagenty, jakby co to wrócimy. To wrócimy, tylko pewnie ktoś tutaj z nim mieszka, bo są dwa łóżka ogólnie. Jak ktoś z nim mieszka, to może pewnie tutaj wrócić. Nie schodzi mi stamina, jak się poruszam? Chyba nie, czyli przeciążony nie jestem. Tak, dwa nakrycia, on tutaj z kimś mieszka ogólnie na pewno, więc trzeba uważać. Może jak będę wracał teraz, znaczy kiedyś, po te nasze składniki różne, to może lepiej w nocy tutaj przyjdziemy.
Chociaż w nocy to na pewno ktoś tu będzie, no ale włączymy sobie tryb niewidzialności. Mam tutaj gdzieś pierścień jedyny. Pamiętacie, że mogę w każdej chwili wejść w tryb ukrycia, a skradanie też mam na przyzwoitym poziomie, także w ukryciu się możemy przemieszczać, aczkolwiek nie w takiej ciężkiej zbroi, no ale zawsze możemy ją zostawić w domku. No właśnie, idziemy do domku, bo ja miałem do tego domku szybko iść. Zaraz chyba dołem trzeba było iść do domku. Ja w ogóle się tutaj zgubiłem, już tam jest taki most. Miałem szybko iść do domku, go rozbudowywać, ja tutaj się kręcę po jakichś, kurczę, robaczych gniazdach dziwnych, po domkach. A w tym odcinku chciałbym jednak wam pokazać, jak można rozbudowywać domek, przynajmniej po części. Na jakiegoś wielkiego domku to ja nie mam. Ten fundament jakiś duży nie jest. No, nie miałem kasy wtedy, żeby jakiś kolosalnie duży fundament postawić. Postawiłem sobie taki średni. Chyba maksymalnie jedno piętro możemy zrobić, czy dwa piętra. Dwa piętra, znaczy nie, parter i jedno piętro chyba możemy wybudować. Ogólnie to można chyba dwupiętrowe domy, nawet takie kolosalnie duże robić. No ale nie. My sobie zrobimy taki mniejszy, aż taki bogaty to nie jestem, żeby jakieś wille wielkie budować tutaj. Oczywiście nie kojarzcie mi tutaj zaraz ultimy z Minecraftem, że jakieś domki tu można budować, coś takiego, aczkolwiek te domki tutaj no można budować naprawdę przyzwoite. Możliwości są ogromne, jeśli chodzi o architekturę, jeśli chodzi o elementy, które możemy w tym domku sobie wstawiać, o rodzaje ścian, okien, schodów, drzwi, no w ogóle wszystkiego, jakichś tam ozdobników. Na pewno dużo więcej niż w Minecrafcie tutaj tego jest. No ale to zupełnie inna gra przecież, nie? Dobra, tylko teraz gdzie my budowaliśmy ten dom, to jest pierwsza sprawa. A po drugie, mam nadzieję, że jak będę szedł po drodze, to nie znajdę jakichś agresywnych zwierzaków. O kurde, co to jest? Pantera, mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Krowa. No ale skoro pantera sobie krowy nie upolowała, to chyba najedzona jest, co? Także się na mnie nie rzuci raczej. Ogólnie jakoś tutaj, zobaczcie, te dzikie, agresywne zwierzęta żyją sobie w zgodzie z tymi dzikimi, nieagresywnymi zwierzakami. Dziwnie to wygląda w tych okolicach. No ale dobrze, taka spokojna okolica. Sobie tutaj właśnie postanowiliśmy zamieszkać. Dobra, może trochę przyspieszę. Tutaj niedługo będzie nasz domek chyba, nie? No właśnie, to będzie taki odcinek. Nie wiem, czy coś się tutaj ciekawego wydarzy jeszcze. Ten domek będę rozbudowywał na pewno. Taki odcinek na luzie, taki bardziej kraftowy, bym rzekł. Będziemy sobie budować domek i może potem jeszcze zrobię jakieś meble. Nie wiem, czy to stolarstwo, na poziomie którym ja to mam, to wystarczy, żeby coś wielkiego tutaj zrobić. No ale będziemy kombinować. Tak, jest nasz domek, mam nadzieję, że jest cały. Za wiele go ostatnio nie zbudowaliśmy, no nie miałem kasy, zobaczcie. Nawet skrzynkę jakąś tutaj miałem już. Dobra. Iskatu, poczekaj tutaj. A może w domku lepiej poczekaj? Też nie, nic mu tu chyba nie będzie, co? I teraz tak, jak się rozbudowywało domek? Tu jest taka tabliczka nasza. Owner procek, czyli że jest mój domek. Nikt nam tutaj nie może wchodzić, chyba że jakiś złodziej by otworzył drzwi, no nie wiem. Customiz chyba, tak. I zajmiemy się rozbudową dalszą naszego domku. O, ściany, co to za typ ścian ja brałem? Taki chyba, nie? Tak, to są takie ściany. Dobra, może sobie to przesunę jakoś tutaj. O, zobaczmy, ściany. Zauważcie, w prawym dolnym rogu wzrasta koszt tego domku. Będziemy musieli coraz więcej, znaczy coraz większa kwota jest za modernizację. No ale kasy trochę jednak mamy w banku, nie? Znaczy ta cała suma, która tutaj powstaje, to nie jest jakby znaczy to jest całkowity koszt domu, czyli łącznie z tym, co ja już tutaj zbudowałem, no nie? Czyli nie sugerujcie się, że już 100 tysięcy musimy za to zapłacić. To nie tak, aczkolwiek pewnie łatwo przekroczyć tę całą kwotę, znaczy tę całą sumę, którą ja tam w banku trzymam, więc trzeba uważać. Zobaczcie, ściany już mamy. Teraz tak, no fajnie by było jednak, no zaraz, gdzie te schody na przykład były? O, tu są schody, kamienne weźmiemy. Z kamienia, tylko może z takiego kamienia jakiegoś podobnego do tego naszego kamienia, co? O, na przykład taki kamień. Bleh. Nie, to nie są takie schody, procek, to są schody prowadzące, właśnie, prowadzące na piętro. Możemy sobie od razu wejście na piętro zrobić, na przykład z takich schodów, pasują wizualnie, co? A może z innych schodów zrobimy, żeby mniej wizualnie pasowały? Jakichś takich drewnianych może? Mrr, tamte krowy, kurde.
No, z takich schodów sobie zrobimy. O, wejście. Można by podwójne nawet zrobić, takie szersze. Jak myślicie? Dobra, niech będą. Trochę droższe to nas... Trochę drożej nas to wyjdzie. A, ale nie, to chodzi mi o takie schody tutaj, żeby przed domkiem sobie zrobić. To gdzieś tu było coś takiego? Na pewno. O, to są chyba te exterior. No, tak, to będą te. Exterior steps. Czyli te na dole. O, to powinno być. O właśnie, sobie jeszcze nawet tutaj poszerzymy, zobaczcie. O, to będzie wejście do naszego domku. Nawet jeszcze bardziej poszerzę. Może zrobimy sobie podwójne drzwi wejściowe. Mamy więcej kasy, czemu by nie zaszaleć. Drzwi. Jakie drzwi możemy sobie zrobić? Jakieś ładne fajnie by było zrobić. O, te fajnie wyglądają, zobaczcie. Tylko mają się otwierać w którą stronę? A w tę stronę niech się otwierają. Zrobimy sobie podwójne drzwi. O, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tylko te okna teraz trzeba troszeczkę poprzesuwać. Ale może oknami się zajmiemy zaraz. Najpierw może jednak zajmijmy się tym pierwszym piętrem, tak bardziej... Czy ja jeszcze tutaj coś specyficznego zrobię? Moglibyśmy na przykład sobie tutaj zrobić... Jak to zrobić? Takie osobne pomieszczenie. Żeby to fajniej było, no nie? Tu muczą te krowy normalnie. A, zaraz, zaraz. Może jakoś... Albo nie, wiem. Zaraz, zaraz, może... taka właśnie zabawa jest z domkiem. Możemy to sobie podzielić. Fajnie by było te schody jakoś odgrodzić. Dobra, może coś w tym stylu. O, gumka jest tutaj. O! Taki domek sobie wybudujemy, tylko teraz tak, musi być miejsce na drzwi. Zrobimy sobie na przykład drzwi w tym miejscu. Tu sobie zrobimy takie może osobne zaplecze małe. Coś w tym stylu. Jakiegoś wielkiego talentu do budowania to nie mam. O, coś takiego może sobie zrobimy. Tu będziemy mieli coś w rodzaju kibelka, tu będziemy wchodzić na górę, tu mamy salon, o. Coś takiego, robimy sobie okna, tutaj są okna, zobaczcie, w tym stylu, w którym budujemy. Tu sobie zrobimy okno w tym naszym pomieszczeniu, które właśnie wybudowałem. Tu sobie jeszcze może zrobimy jakieś okna, tylko zaraz, zaraz, może jeszcze jakieś... może na pewno jakieś ozdobniki jeszcze, o co to jest? Ha, takie gzymsy jakby. To jest taki rodzaj jakby ozdobników jeszcze. Jak to zrobić? Tylko jak zrobić ozdobnik, żeby on był na tej ścianie? Nie wiem. Nie wiem. Dobra. Aha, nie, bo ja załączyłem okna. O, tutaj będą te ozdobniki takie fajne, zobaczcie. Możemy sobie coś z nimi zrobić, na przykład tak. O, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Coś takiego. O, takie coś. Na przykład teraz wstawimy sobie jeszcze tutaj okna. Jedno, drugie. Nie wiem, czy to fajnie wygląda, no ale ja inaczej nie umiem. Tu jeszcze sobie okienko zrobimy. No, w miarę widno powinno być w domu. Teraz tak, możemy sobie na przykład przejść na piętro drugie, zobaczcie. Właściwie na pierwsze piętro, no bo to, co teraz zrobiłem, to był parter. Zrobić podłogę w tym piętrze. Jaką podłogę zrobić na piętrze? Wybierzmy sobie coś ciekawego. Podłoga. Zobaczcie, ile jest możliwości. Możemy sobie coś tutaj ciekawego wybrać. O, może taką podłogę zrobimy, co? Bez jakichś skomplikowanych wzorków. Po prostu sobie postawię podłogę. Aha, nie możemy, zauważcie, podłogi kłaść nad schodami, no bo wiadomo, o co chodzi. Jak będziemy szli po schodach, to żeby sufit... żebyśmy po prostu głową w sufit nie weszli.
takie zabezpieczenie jakby jest. Dobra, zrobimy sobie podłogę pierwszego piętra. Jak tam stoimy z kasą? Nie za bardzo, żebyśmy nie przekroczyli jakiegoś limitu. 182 tysiące na razie. Dobra, spróbujmy jeszcze postawić ściany jednak na tym piętrze. Może sobie w ogóle taras jakiś zrobimy? O, na przykład, zobaczcie. O, tu na przykład zostawimy takie miejsce na taras. Coś takiego. O. Tutaj też sobie zrobię jakieś okno, tak żeby były w jednym rządku. Tu sobie też zrobimy jedno okno, drugie okno, tu sobie zrobimy okno i tu sobie też zrobimy dwa okna. O, i teraz tak, to sobie zrobimy wyjście na taras. Teraz jakie drzwi sobie wybierzemy tarasowe? Drzwi tarasowe. Takie jakieś? A, takie jakieś dziwaczne. Dobra, niech będą takie drzwi tarasowe. Jeszcze sobie zróbmy tu jeszcze kolejne piętro. A moglibyśmy jednak budować jeszcze jedno piętro. Powiem, że jeszcze jedno piętro ogólnie może być. A może to tylko zadaszenie do pierwszego piętra możemy zrobić. W każdym razie jeszcze jakieś drzwi fajne byłoby znaleźć tutaj. O, tu jakieś takie białe są drzwi. O, 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 o! To akurat pasują drzwi takie do mojego kibelka, zobaczcie. O. Będą sobie... Ło, te są fajne, te sobie weźmiemy. O, nawet nieźle to wygląda. Dobra, zostawmy ten domek w spokoju. Zobaczymy, czy nas na niego stać w ogóle. Bo nie wiem, ile w ogóle kasy mamy w banku. Jak to się robi? Jakieś takie podsumowanie. Commit. A, coś tam jest? Illegal... No, zaraz, jeszcze raz. Aha, coś tam z podłogą jest nie tak. Zaraz zobaczymy, co jest... Aha, że tego nie może być, tak? To musimy oczyścić. Nielegalna podłoga nad schodami, tak? Commit teraz. A, 193 tysiące, ja mam tyle kasy? Nie mam tylu kasy. Czy mam w banku? Zaraz zobaczmy. Tak, miałem. Dobra, udało się. Udało się ogólnie, zobaczcie. W tej chwili nasz domek wygląda mniej więcej tak. Jeszcze sobie zmienimy podłogę tego tarasu może. Nie wiem, czy nie będzie stać. Bo tak to dziwnie wygląda. Customize. Nie wiem, czy będą chcieli kasę za to, no bo niby nie dodaję nowych elementów, tylko zmieniam je. Zamieniam jakby na inne. Jaki taras sobie moglibyśmy zrobić? Zobaczmy, jakieś może fajne elementy tutaj są. O, to nie... O, moglibyśmy w sumie zostać przy tym, ale... Chociaż ja wiem... Jaki by tu taras sobie zrobić? O, to jest fajne. O, może taki taras? Ale O, to jest też fajne. Zobaczcie, ile tu jest możliwości właśnie do wyboru. Masakra, można takie rzeczy cudować. Dobra, zrobimy sobie taki taras, o. Albo taki kafelkowy może. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądać. Tak, zobaczcie, że nie zwiększają mi kosztu modernizacji domku. Po prostu zamieniam jedne elementy na inne. Może tak? Co? Jak mi to wyszło. Tylko wiecie co? Nie wiem, czy mnie będzie na to stać, ale tak było łatwo spaść z tego tarasu teraz. Zobaczcie, się wciągnąłem w to budowanie i was zanudzam pewnie tutaj. Fajnie by było... O, takie małe egzymsy na przykład jeszcze porobić. Można jakąś roślinność tutaj dodawać, tylko trzeba ją zdobyć albo wyhodować sobie. A, to nie takie proste. Ale takie różne cuda można w ultimie też robić. No, spróbujmy to commitnąć, co? Commit... Udało się. Ha. Dobra, i zobaczcie, mamy teraz taki domek. Iskatu, co chcesz zobaczyć? Będziesz miał też swój pokój gdzieś. Gdzie będzie miał pokój Iskatu? O, mógłby mieć swój pokój na tarasie, bo on pewnie lubi świeże powietrze.
Iska, tu chodź, zobaczysz, gdzie będziesz miał swój pokój. Chodź do mnie. Zobaczcie, tak fajnie. Tu mamy tylko tę skrzynkę, trzeba będzie przestawić, bo jest w takim dziwnym miejscu. Na ścianę nam weszła, ale to nic, to się wszystko zrobi. Chodź, Iska, tu tutaj. Będziesz sobie mieszkał na tarasie, będziesz pilnował domu. Mam nadzieję, że potem uzyskasz jakąś zdolność dziania ogniem albo coś, to będziesz tutaj miał taki punkt obronny. Będziesz bronił domu z takiego właśnie strategicznego punktu. O, i niech on tutaj sobie zostanie. Mamy smoczka w domku. Niech on się tutaj rozwija. W tym domku ogólnie zostanie, żeby ze mną nie chodził na jakieś akcje, bo jeszcze gdzieś tam go zgubię, no nie? Fajnie, żeby on dorósł. Może się zmieni w jakiegoś gigantycznego smoka kiedyś. Będzie nas dzielnie wspomagał. Aha, i jak ten domek robiłem, to co? To mi się to wszystko powyłączało, tak? No, już to włączyłem. Okej. Okay. Jest procek. To ja. Nie wiem, czemu tak dziwnie to było widać na takiej innej listwie. Tu jest Iska, tu dobra. Nie mamy jeszcze dachu tego piętra, także nam tutaj deszcz będzie padał, ale na razie nie będę tutaj nic zmieniał. Tu mamy kibelek, aczkolwiek jeszcze kibelka tam żadnego nie wybudowałem. Może kiedyś wybuduję. Set security. Aha, można zabezpieczenia włączać tych drzwi, coś takiego. Skrzynki może na razie nie będę przestawiał, pewnie jej nie uniosę. Czy bym ją uniósł, myślicie? Dobra, na razie ją zostawimy w spokoju. Teraz tak. Mamy jakieś deski, zobaczcie, bo nam się udało przechwycić tam w domu JJ-a. Więc może sobie coś spróbujemy zrobić, co? Czemu by nie? Mamy piłę. Co my możemy do naszego domku zrobić? Na przykład... A, beczki sobie możemy zbudować, elementy jakichś beczek. Bambusowy, jakiś taki obrazek, czy tapeta, czy co to jest? Wymaga 80... Aha, nie, to jest taka jakby japońska zasłona, no nie? 80 stolarstwa i 50 krawiectwa. Wymaga materiału oraz desek, żeby to zrobić. No zobaczcie, takie właśnie różne elementy do domu można sobie robić. Następna strona, jakiś switch. Nie, furniture, czyli że meble, tak? Co to jest? Taki rodzaj taboretu. Wymaga 11 stolarstwa. Mamy w tej chwili 92% szansy, że uda nam się taki stolik zrobić. To co, spróbujemy, nie? Udało się. Zrobiłem takie, zobaczcie, taki taborecik. Możemy sobie tutaj go postawić, żeby był. Żebyśmy mieli na czym siedzieć w tym domku. Może zrobimy jeszcze jeden. A, może jakiś inny zrobimy. O, to jakiś inny jest troszeczkę. Troszeczkę inny z wyglądu. To co, spróbujemy też zrobić? Ile ja w ogóle tych desek mam? Niewiele, też trzeba na to uważać. To 9 desek aż kosztuje. Ale mamy ten, siekierkę, jakby co, to możemy iść w las, sobie coś tam porąbać tego drzewa. A to co to jest? O, już takie lepsze krzesło trochę. Wymaga 21 stolarstwa. I już taka szansa wcale duża nie jest na zrobienie tego, bo musiał mieć więcej stolarstwa, żeby... Znaczy więcej niż ja mam, żeby ten procent był większy, no nie? Ale spróbujemy sobie to zrobić. Udało się? Nie, failed, nie udało się. A, deski nam, kurde, schodzą pewnie. A spróbujemy jeszcze raz sobie takie krzesełko zrobić. A, udało się. Mamy lepsze krzesło, to jakby ktoś przyszedł tutaj w gości, to będziemy mieli takie lepsze krzesło dla niego już. O, zaraz, jak to się wszystko... Znaczy, to można ogólnie... Bo na przykład to krzesło się teraz ustawiło w kierunku tutaj, w kierunku wschodnim, no nie? Możemy je oczywiście jakoś przestawiać inaczej, tylko że to się ciężko robi. Jest takie specyficzne narzędzie, można je kupić. Tanie to ono nie jest, ale może je zakupię, jak będę miał kasę. To jest narzędzie, które nam pozwala jakby łatwiej dekorować domek, no nie? Na przykład właśnie obracać przedmioty, podnosić je, umieszczać w konkretnych miejscach. Fajnie by było takie narzędzie kupić. Może póki co, żeby nam to nie poznikało wszystko. O, jakby przypnę to tutaj do domku. Możemy sobie pewnie na tym wszystkim jakoś, nie wiem, o właśnie, usiąść i tak dalej. No desek dużo nie mam. Zobaczcie, została jedna deska, więc nie będę tutaj jakoś specjalnie na razie więcej tych mebli robił. Może wiecie co? Może poza nagrywaniem pozyskam więcej drewna i może w następnym odcinku sobie porobimy właśnie takie różne ciekawe przedmioty.
Może przy okazji jeszcze zajdę do Minok, przeszkolę się w tailoringu, no bo widzieliście, że niektóre rzeczy właśnie wymagają tailoringu. Może wyszkolę się bardziej w kowalstwie, bo niektóre rzeczy właśnie tutaj też pewnie będą kowalstwa wymagały. Instrumenty w ogóle możemy robić, zobaczcie, kontajnery, czyli jakby te jakieś takie skrzynie, szafy, jakieś paki, coś takiego, tam gdzie możemy umieszczać różne przedmioty. Zobaczcie, ile tego jest, nawet beczkę możemy zrobić. Takie różne, nawet zobaczcie, red armor, jakieś takie ozdobne chyba rzeczy, o, coś w tym stylu. Drewniana skrzynia zwykła. Elegancka, jakaś taka japońska też, szery, no jakieś takie różne rzeczy można budować, to wszystko właśnie wykonywać, aby ozdobić nasz domek, jakieś obrazki pewnie można robić, coś takiego, za pomocą tylko stolarstwa ja wam tutaj pokazuję, a przecież są jeszcze różne inne narzędzia, które możemy wykorzystywać, na przykład możemy jakieś rzeczy ze szkła powiedzmy tworzyć, coś w tym stylu. Ale dobrze, to już może w tym odcinku, jeśli chodzi o crafting, damy sobie spokój, bo widzę, że czas tutaj nam szybko mija. Jakbym zaczął jeszcze drewno rąbać, deski robić, tworzyć tutaj jakieś stoły, szafy, różne rzeczy, to by zajęło sporo czasu. Ja to może porobię poza nagrywaniem i później w następnym odcinku pokażę wam, jak mi się udało udekorować ten domek. I co będziemy jeszcze w następnym odcinku robić? Na pewno sobie udekorujemy ten domek oraz zajdziemy może do jakiejś nowej krainy i skatu zostawimy tutaj w domu. Niech on lepiej sobie zostanie. Aha, jeszcze może poza nagrywaniem wyszkolę się w tym bardingu całym, żebyśmy mogli iść po tego żuka. Pamiętacie? Czyli to będzie plan na kolejny odcinek. Po pierwsze, idziemy po żuka, spróbuję go oswoić, jakoś go uleczymy, coś takiego, będziemy mieli super pomocnika. Po drugie, pozyskam drewno poza nagrywaniem, czyli po drugie w następnym odcinku będziemy dalej dekorować domek. A po trzecie, wbijemy się na jakąś nową lokację gdzieś. No skoro mamy to zwierciadło losu, w ogóle fajnie by było też, ale też to poza nagrywaniem już zrobię. Pozostawiam sobie tutaj w tej naszej skrzyni trochę śmieci z naszego plecaku, żebyśmy się odciążyli. Pozostawię tylko niezbędne rzeczy, które warto przy sobie mieć. Resztę pozostawię w skrzyni, albo w skrzyniach. Może zrobimy sobie w następnym odcinku tych skrzyń trochę więcej. No i właśnie wbijemy się na nowy obszar. No skoro na samym początku, w pierwszym odcinku powiedziałem, że chciałbym, żeby moja postać została ninja tutaj, to fajnie by się było wbić w jakieś takie wschodnie krainy. Coś na kształt naszej Japonii, coś takiego, no nie? Taka kraina istnieje, nazywa się Tokuno. Akurat fajnie, że możemy się do niej przenosić dzięki temu zwierciadłu losu. Możemy się przenosić do trzech różnych krain Tokuno. Tokuno to jest olbrzymi kontynent. W ogóle zwiedzenie go, zwiedzenie tych wszystkich jego lokacji podrzędnych, jakiś tam katakumb, coś takiego, to by zajęło masę czasu. Ale moglibyśmy się na przykład przenieść do jakiegoś Makoto, no nie? Zajrzeć, jak tam to wygląda ogólnie i się tutaj pokręcić, no nie? Może dostaniemy jakieś ciekawe questy, pewnie znajdziemy jakichś samurajów, może napotkamy ninja, może sam się wyszkolę w ninjutsu, no nie? Bo ogólnie jest też taki skill jak ninjutsu, gdzieś coś takiego było, wiem. To chyba się zaliczało do magii nawet, no bo tam są takie specyficzne jutsu, no nie? Coś na kształt właśnie takiej wschodniej magii. Magery, medytacja, mistycyzm. Tak, tutaj jest ninjutsu, zobaczcie. Jest taka specyficzna księga, zaklęć ninjutsu nawet. Może nam się uda w tym krainie pozyskać to. Więc tutaj się na pewno pokręcę w następnym odcinku też. No, ale to wszystko już właśnie następnym razem. Na pewno zaczniemy jeszcze od Minok w następnym odcinku. Tam pozyskam to drewno, podekorujemy sobie domek, pójdziemy po żuka, jak się uda. No i właśnie zajrzymy do tych japońskich takich krain. Zobaczymy, jak to będzie. A tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.